szybki przepis na działo na ziemniaki. No dobra, wszystkie te elementy plastikowe można kupić w dziale z kanalizacją w dowolnym sklepie z narzędziami, w większym sklepie. No i mamy tak, mamy tutaj od początku, to jest lufa, rura, ona ma około 60 cm długości, 5 cm średnicy. Później mamy przejściówkę, ten element pomiędzy, to ma średnicę chyba 15 cm, czyli z 5 na 15 ta przejściówka. Później mamy łącznik. Później mamy ten element, się jakoś nazywa, to jest takie wyjście awaryjne z tych instalacji kanalizacyjnych, czyli ten łącznik, i do tego łącznika trzeba jeszcze kupić korek na końcu, tutaj jest taki korek. I to wszystko razem składamy. Te elementy się ładnie ze sobą połączą. Natomiast w tych przepisach w internecie często stosują klej, żeby to połączyć, u mnie to się nie sprawdziło, także proponuję krótkie śrubki i wtedy w zasadzie to będzie już niezniszczalne. Tutaj w lufie jeden z tych wkrętów jest dłuższy, żeby przeszedł przez całą lufę, tak żeby ziemniak po prostu nie wpadał do środka. Wsadzamy go tam, przechylamy działo lufą do góry, ziemniak sobie spada, tutaj elegancko czeka, aż go odpalimy. Procedura odpalania jest bardzo prosta, tak? Czyli odkręcamy. No to już jest brudne, ja jako paliwo stosuję zwyczaj spray do włosów. Psikamy. Ważne, mieszanka powietrze, gaz musi być odpowiednia, więc psikamy tylko trochę, żeby ta mieszanka była dużo tlenu, mało tej. Zamykamy. Nie musimy się jakoś specjalnie naśpieszyć, ten gaz nie będzie nam strasznie uciekał. No i odpalamy. Odpalanie dowolne. Ja zrobiłem, na Allegro można kupić takie cewki, które na wejściu biorą jakieś tam sobie zasilanie, a na wyjściu dają bardzo duże napięcie. Jako źródło zasilania stosuję te takie zwykłe bateryjki, to są 18650 ogniwa z na przykład baterii laptopowych. One generują od 3,7V do 4,2V, jak są naładowane. I po prostu wsadzam, odpalam. Zaraz pokażę, jak to działa w środku. Natomiast tutaj jest po prostu ta cewka. Ta cewka wchodzi tutaj w tą stopę i tam są dwie śruby z gwoździami, które są na tych śrubach przylutowane, i te gwoździe po prostu są czubkami od siebie około centymetra. Tutaj jest napięcie na tyle wysokie, że to spokojnie pomiędzy tymi gwoździami sobie przeskakuje. Natomiast tu jest jeszcze taka śruba, niektórzy stosują jako zapalnik po prostu standardową taką zapałkę do kuchenek gazowych. Można sobie to zdjąć, tą śrubę wykręcić, tutaj wsadzić ten taki zapalnik gazowy i też będzie banglać. Tylko takie prymitywne rozwiązanie. Dobra, czekajcie, że będzie to widać. Tam są, widać. Dobra, ciekawe, czy stan nacisnąć. Także ładujemy ziemniurami i walimy, kurczę. No. Dzięki.